Może powiem to tak, w pierwszej połowie gramy bardzo dobre zawody, mamy kilka bardzo dobrych sytuacji, nie wykorzystujemy ich, ale na szczęście strzelamy tą jedną bramkę w końcówce pierwszej połowy i coś się zacięło. W drugiej połowie cofnęliśmy się, Piast przejął inicjatywę, rzucili wszystko na jedną szalę, żeby chociaż zdobyć jak najszybciej bramkę i nie wiem, no, coś było nie tak. Wyjście Barisicza i Żywca poderwało Piasta do takiej gry bardzo ofensywnej i to oni tam sprawiali pod twoim polem karnym najwięcej kłopotów. No czy wiadomo, no, jest to drugi zespół Ekstraklasy, więc na pewno oni mają bardzo dobrych zawodników, ale tak samo nie umiemy sobie. No. Też mamy zawodników bardzo dobrych, ale coś poszło nie tak w drugiej połowie, no i jest tylko i wyłącznie remis. No ty akurat tak jak powiedziałem, no, z siebie, ze swojego występu możesz być zadowolony. Nie, najważniejsze jest dobro zespołu. Cztery mecze, cztery remisy, mówimy to o tych ostatnich meczach. Ktoś powie, Korona nie przegrywa, ale także nie wygrywa, a to zawsze to jest tylko punkcik za remis. No, jeżeli wiadomo, no, nie dasz rady wygrać to z remisu. No, gdybyśmy zamiast tych czterech remisów mieli cztery porażki, to zupełnie byśmy byli teraz w innych nastrojach i byśmy się pewnie teraz kopali po czole. Byłoby zupełnie tragicznie, ale są te remisy, nie przegrywamy, ale też nie wygrywamy, więc takie jest wszystko po równi. Miło było ci zmierzyć się dzisiaj z Piastem? Masz jeszcze wielu znajomych w tej drużynie? Znaczy z każdym innym zespołem tak samo, ale wiadomo, no, taki jakiś tam sentyment do Piasta jest. No, tam spędziłem kilka lat, ale teraz jest dla mnie ważna Korona. Tutaj jak najważniejsze, żeby zrobić się dobry wynik, a wiadomo, no, będzie bardzo ciężka walka do końca. No, zgadza się. No, przed meczem obstawialiśmy i mówiliśmy sobie, że gramy pełną pulę. No i tak naprawdę można powiedzieć, że kontrolowaliśmy przebieg spotkania i wydaje mi się, że po meczu można powiedzieć, że byliśmy lepszym zespołem od Piasta, ale suma summarum tak naprawdę dało to tylko jeden punkt, no i bardzo żałuję, bo któryś mecz z kolei można powiedzieć, że mamy kontrolę nad spotkaniem, a jednak na chwilę gdzieś tam tracimy tą czujność i no niestety dajemy przeciwnikowi dojść na kontakt, na odrobienie strat i tak naprawdę mecz zaczął się od nowa i Piast miał swoje sytuacje, ale tak mówię, no nie jesteśmy zadowoleni, bo to nie jest zdobyć jednego punktu, tylko bardziej strata dwóch i zostały dwa mecze do tej fazy przed podziałem i trzeba zrobić w najbliższych dwóch spotkaniach wszystko, żeby zdobyć komplet punktów, bo wydaje mi się, że gra i nasza dyspozycja większymi fragmentami, dłuższymi fragmentami spotkania wyglądała znacznie lepiej od Piasta, ale tak mówię, no, nie zawsze trzeba ładnie grać, ale liczą się zdobyte oczka i my tych oczek potrzebujemy zdobywać i mam nadzieję, że te dwa mecze do końca zakończymy dwoma wygranymi. W marcu nie przegraliście, ale i nie wygraliście. Same remisy. Dobrze, że ta przerwa na reprezentację przychodzi właśnie w tym momencie? Ciężko powiedzieć. No, ta przerwa zawsze kiedyś musi nastąpić. No, nie wiem, czy to jest dobry moment, czy zły, ale wydaje mi się, że gramy nieźle. Zobaczymy, czy ta przerwa nam pomoże, czy niekoniecznie na meczu w Niecieczy i wtedy będziemy mogli powiedzieć, czy była potrzebna, czy nie, ale mam nadzieję, że w piłkę nie zapomnimy grać przez ten tydzień i jedziemy tam po zwycięstwo, to jest jasna deklaracja i mam nadzieję, że tak się stanie. Dla Was ten punkt, to dopisujecie, no oczywiście go do konta, ale no, chyba nie jest tak do końca zadowalający, prawda, bo Wy tutaj graliście o pełną pulę, to było widać do samego końca. Tak, ale też nie odejmujemy Koronie, która w pierwszej połowie była od nas zdecydowanie lepsza. My na tą pierwszą połowę, jakby mówiąc językiem piłkarskim, nie dojechaliśmy. Druga połowa to już taka gra, jaką my chcieliśmy prezentować od początku. No ale Korona to też u siebie mocny zespół i o tym wiedzieliśmy, więc no, wydaje mi się, że gdzieś ten wynik sprawiedliwy. Tym bardziej, że cztery ostatnie mecze z Koroną Kielce przegraliście, więc było tutaj tak pewnie trochę przed tym meczem z obawami. Tak, wiedzieliśmy, że Korona to bardzo dla nas niewygodny rywal i nie mamy za dobrego bilansu z Koroną, więc no, szanujmy ten punkt, bo każdy punkcik będzie nam bardzo potrzebny później po tym podziale, więc szanujemy to.